założonej przez Hansa Franka i uczestniczył w corocznie organizowanych przed wybuchem II wojny światowej w tak zwanych świętach prawniczych. No co pan, bandyta, Polak, 10 lat ścigany, a pan tutaj do tych szlachetnych tych faszystów pan tutaj się czepia. Panie redaktorze, nie bez przyczyny, bo dokładnie w taki sam sposób jestem traktowany przez, pomijając plankton, to właśnie Zola, jak ci faszyści traktowali resztę ludzkości. Tak naprawdę, proszę Państwa, ja to mówię troszeczkę przekornie i żartem, ale tak naprawdę to ja jestem tak zwany banditen i pan Zbigniew jest banditen. Proszę Państwa, w kraju, w Polsce, gdzie my powinniśmy stanowić elitę, jesteśmy bandytami, kryminalistami, złodziejami. Nas się traktuje jak takich. I wmawia się pacjentami szpitali psychiatrycznych. I pacjentami, i wmawia nam się takie głupoty, że szlachetne, że to jest państwo prawa, że to jest piękny kraj i tak dalej. Piękny kraj dla kogo? No pytam się państwa, dla kogo ten piękny kraj jest? A ja postaram się odpowiedzieć, panie redaktorze, nawiązując do nazwy kanału, o którym było przed chwilką. Doświadczywszy tego, ponad wszelką wątpliwość, że w Polsce no najlepiej jest być Żydem. Świetnie jest być obcokrajowcem, Ukraińcem. No tak, Ukraińcem lub jakiejś innej mniejszości, albo członkiem tych nowej formacji imigracji politycznej LGBT. No tak, homoseksualistą, jasne. Czyli wesołkiem, tak? Bo to są wesołkowie, gaje. Tak, i geje. Jeździć po Polsce autobusami, proszę pana, wszystko darmowe, opłacone, albo najlepszy numer to na przykład przyjechać do Polski i na zlecenie Urzędu Miasta za 12 tysięcy wypasać kozy, które później i tak zdechną. Ale 12 tysięcy miesięcznie się dostaje, ma się ze 2-3 żony i żyje się pięknie, proszę pana. Bo dlaczego się żyje pięknie? No bo jakby prawo funkcjonowało, to zarówno ten, co wypasał kozy, jak i ten, który mu podpisał, to już by siedzieli w kryminale za znęcanie się nad zwierzętami, bo przecież nie można, zwierzęta nie mogą głodować. Panie redaktorze, no dziękuję bardzo. Myślę, że pan w pełni świadomie tego nawiązania, znając moją przeszłość, dokonał, bo przecież jedyne sukcesy, jakie ja osiągałem w potyczkach z autorytetami moralnymi o nieskazitelnych charakterach, zatem sędziami, z prokuratorami. Przepraszam państwa, ale to były w kraju, jak definiuje Konstytucja, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, demokratycznym państwem prawnym. To jedyne sukcesy, jedyne zwycięstwa, jakie ja odnosiłem, to były poprowadzonych 2 razy przez 16 dup. Tak. Przez dzień i noc w protestach głodowych. Przecież tak się nawet psa, gdyby ktoś przed sądem uwiązał psa, to by się i trzymał go tam, to by się ponad wszelką wątpliwość masa autorytetów różnej maści znalazła, które by broniły psa. Mnie nie bronił nikt. Trzymali mnie w pierwszym przypadku, żeby nie uchylić skazującego mnie niesłusznie wyroku w tej sprawie, od której zaczęliśmy, a w drugim, bo mnie dwie sędziny żydówki, złodziejki, Teresa Dyrga z Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes tegoż sądu, to już Barbara pana, Baran. Proszę pana na antysemityzm, bo pan mówi żydówki, złodziejki. A to ja muszę poprawić, proszę pana, bo to jest już, nie jest trendy. A co jest trendy? Proszę pana, szlachetność, proszę państwa, państwo prawa, ale tylko dla nas. Czyli dla nich. Dla nich, tak. Tak. Wobec tego ja jeszcze jestem tej starej daty. Według pan się kwalifikuje jako bydło robocze, z którego nie ma pożytku, a jest są kłopoty. No i tak jestem traktowany, i tak są traktowane moje dzieci, dokładnie. No to dobrze, to talmudycznie pan jest traktowany. Dokładnie tak. Oczywiście, że tak. No to zachęcamy wszystkich Polaków, żeby sobie zdali sprawę, jak są traktowani. I kolejnym dowodem, żeby wrócić do pana pytania na początku, z początku naszego spotkania, co ty robisz tu, Kękuś, tak? Co ty tutaj robisz, to jak wspomniałem, przez 10 lat byłem ścigany za czyny, których nie popełniłem, gdy w ostateczności skazano mnie, później uchylono skazujący mnie wyrok, po uchyleniu na moją korzyść sędzia doszła do wniosku w 2011 roku Beata Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy, że jestem niepoczytalny od stycznia 2003 roku, a ja wcześniej pracowałem przez 10 lat na Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Później pracowałem przez kilkanaście lat w polskich przedstawicielstwach zagranicznych korporacji i instytucji finansowych, jak m.in. Coca-Cola, Nestle Polska, DTZ. No i przez 4 lata byłem podwładnym Mateusza Morawieckiego. No tak, ale Gowinowi takie kadry, jak powiedziałem wcześniej, są niepotrzebne. On chce sprowadzać tutaj swoich obrzezanych ziomków. Wie pan, ja bym powiedział, jeśli chodzi o Gowina, bo jego miałem okazję. Z reguły, jak się kogoś poznaje z tych, o których w gazetach, to się mówi
zdawkowo miałem przyjemność, a ja miałem nieszczęście, miałem nie fart poznać osobiście. To jest, ja o nim mówię, piszę, to jest człowiek szmata. On się w tej chwili w związku z wyborami w przyszłym tygodniu... Polityczny, przepraszam, że jak ten, polityczny raz PO, Platforma, a teraz będzie być może Ruch Narodowy. Byle u władzy, natomiast co charakterystyczne, to on u tej władzy cały czas jest. Czy to nie jest, ale panie redaktorze? Ale on ładnie wygląda. On jest przystojny i taki aryjski wygląd ma. A ja nie jestem ładny, nie jestem przystojny. I do ale pan jest banditem, a to jest szlachta, proszę pana, to jest najwyższego jakości materiał genetyczny. Tak, i dokładnie w taki sposób właśnie traktował mnie też Gowin, gdy go prosiłem razem z grupą osób, jak ja, krzywdzonych przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości z Krakowa, to musieliśmy protest głodowy prowadzić przed jego biurem poselskim, żeby się wreszcie z nami spotkał. W ostateczności spotkał się, bośmy mu zorganizowali protest już w jego biurze poselskim. Powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy dopóki nam nie ustali terminu spotkania. Dwie starsze pani, jedna sporo ponad 60-letnia, druga sporo ponad 70-letnia, spały na pryczy pod kamienicą, w której on miał biuro poselskie. I to go też nie wzruszyło. Dopiero jak żeśmy mu zorganizowali protest w biurze, to nam wyznaczył termin spotkania. No bo on może z Banasiem mieli interesy kamienicy. Tam była schadzka zakamuflowana. Banaś miał być może te same problemy, które ma Gowin w Krakowie. Pancerny Banaś, też zabawna, w cudzysłowie zabawna, bo to wręcz tragiczna historia z tym panem. Natomiast nie wiem, czy Gowina coś z tym panem łączy, natomiast Gowina łączy głęboki szacunek okazywany przez niego profesorowi Zollowi. On się o nim zawsze wypowiada w największych superlatywach. Już nawet po tym, gdy go informowałem, w jaki sposób Zoll mnie traktuje, to Gowin mówił, że właśnie on jako minister sprawiedliwości czerpie pełnymi garściami z Zolla. Panie redaktorze, może dlatego takim był kiepskim ministrem sprawiedliwości. Nawiasem mówiąc, jak mógł minister sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym być filozof, historyk, kim z wykształcenia jest Gowin? W dodatku wicepremierem, proszę pana. Ale to będziemy kończyć, bo tam już jasne, internauci nie chcą takich długich pogawędek, ale możemy to zrobić na 2-3 razy, ewentualnie, jeżeli pan sobie życzy. Dopowiem w takim razie, co ja robię tu. Zatem po tym, gdy mnie 10 lat ścigano, w ostateczności, a ścigano mnie tak długo, żeby zakończyć sprawę postanowieniem o umorzeniu postępowania z powołaniem się na przesłankę ustania karalności czynów, to ja złożyłem w 2016 roku wniosek do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, żeby wniósł kasację na moją korzyść od tegoż orzeczenia kończącego postępowanie. No i Ziobro mnie, o czym w szczegółach w materiałach na kanale Po Pierwsze Polak, oszukiwał przez 3 lata. Wreszcie w 2019 roku, zatem teraz przed kilkoma miesiącami, w czerwcu... A może on zatrudnia oszustów? Nie, Ziobro sam jest oszustem. A, Ziobro sam, no to jest, zmienia oszustem. Kompletnie sytuację. Ziobro jest łajdakiem, Ziobro jest kłamcą, natomiast znowu pan się pewno zdziwi, może roześmieje. Panie redaktorze, jak może być ministrem sprawiedliwości człowiek, u którego już w 96 roku sędzia, doktor, prawnik Andrzej Zachuta Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodzy zdiagnozował i opisał w wyroku w sprawie prowadzonej zawiadomienia Zbigniewa Ziobry przeciwko jego przyjacielowi, zdiagnozował Zbigniewa Ziobry zupełne stępienie racjonalnego myślenia. No, Kaczyński takich lubi. Kaczyński lubi ludzi przegranych, Kaczyński lubi ludzi marnych, kiepskich, mierny, bierny, ale wierny. To kolejna z zasad, która jest wciąż kontynuowana. No tak, ale to wie pan, generalnie mają bardzo dobre podłoże na bycia zboczeńcem społecznym. Już nie mówię o tym, tych seksualnych zboczeńcach, bo to o tym to wiemy, ale zboczeniec społeczny to jest taki, który robi wszystko, co jest normalne jako nienormalne, a jako coś, co jest nienormalne, to jest normalne. Znaczy pan, jeśli chodzi o zboczenia, to złapmy byka za rogi, i nawet Fakt pisał, że są pogłoski, że Kaczyńskiego z Ziobrą łączy homoseksualna nuta. I kto wie, czy nie ten podtekst skutkuje tym, że Ziobro jest cały czas, mimo że zdradził nawet Kaczyńskiego, prawda, kilka lat temu, to Kaczyński go z powrotem przyjął. Kaczyński przyjmuje, otacza się jako pierwszy kadrowy Rzeczypospolitej Polskiej miernotami, osobami przegranymi. A myśli pan, że Rabieja, tutaj wiceprezydenta Warszawy, zachowa, tutaj jak Trzaskowski popłynie ze ściekami do Gdańska? To znaczy, do Dulkiewicz? Panie redaktorze, wrócę do tego, o czym było Po Pierwsze Polak. Uzgodniliśmy, że najgorzej jest być Polakiem, bym powiedział, normalny, natomiast
najlepiej, czy też bardzo dobrze jest być Żydem, obcokrajowcem, homoseksualistą, Ukraińcem, i tak, no, obcokrajowcem, bo tym powodzi się doskonale. Tak to jest. Zatem, czyli mamy taką koalicję mniejszościową przeciwko Polakom, większościowej. No tak, oczywiście. To, że jesteśmy dyskryminowani, to jest oczywiste. Antypolskie zawarły święte porozumienie zniszczenia Polski Polaków. I nieświadomi ci, którzy ten materiał będą oglądać, mówią, że będą głosować na PiS, przynajmniej jak podają sondaże, tak. 44% ponad ma zamiar głosować na grupę. Kiedyś mój kolega, nie wymienię go z imienia i nazwiska, powiedział mi lata temu, jak ja dopiero, powiedzmy, byłem w połowie tego wszystkiego, co się ze mną działo, powiedział mi: Zbyszek, partie to mafie. To ja sobie pomyślałem, to jest taka egzaltowana wypowiedź. Nie, to są rzeczywiście mafie i po wielokroć groźniejsze od mafii składających się z pospolitych przestępców, bo tych jest łatwo namierzyć. A tutaj mamy do czynienia z członkami mafii, która funkcjonuje pod ochroną państwa. No tak. Z członkami mafii, którzy są funkcjonariuszami publicznymi tego państwa. To myśli pan, że ojciec założyciel tego państwa, Stalin, myśli pan, że on by tam odpuścił sobie, że przychodzą Polacy do władzy? Nie, bo przecież sam Cyrankiewicz mówi, jakby będziecie nigdzie po władzy, to wam te ręce odrąbiemy. I w tej chwili nie ma takiej opcji politycznej, która by była typowo propolska. Tam szczekają, ale karawana okupantów jedzie dalej. No tak, znaczy wie pan, to zaraz po wojnie wprowadzono tą zasadę zmiany nazwisk, funkcjonuje ich mnóstwo pod zmienionymi nazwiskami, sprawują najwyższe urzędy w Rzeczypospolitej Polskiej i tak właśnie doskonale zakamuflowani niszczą nas, normalnych, w tym całkiem nieźle, jak w moim przypadku, jak w pana przypadku, wykształconych Polaków. Z dorobkami. Panie redaktorze. Ja przyjeżdżając do Polski nie byłem golasem, proszę państwa. Miałem środki finansowe, tutaj prowadziłem działalność, transport międzynarodowy we Francji, gdzie w miesiącu z mojej firmy gdzieś około 80 ciężarówek było ładowanych co tydzień. Więc to nie jest za mała firma, ani nie była jakaś taka, wiecie państwo, coś, co można było zamieść pod dywan. Ja z legalnymi pieniędzmi przyjechałem do Polski i zostałem okradziony. Do dnia dzisiejszego się upominam o dopłaty unijne i tych dopłat nie ma. No, a znamy przypadki, nie będziemy w szczegółach, ale w internecie mnóstwo dowodów na to, kto i w jakich sytuacjach otrzymuje dotacje. Dobrze, ja też byłem dyrektorem pionu infrastruktury w spółce Skarbu Państwa. Zarządzałem całą infrastrukturą LOT-u. Kupowałem wszystko dla LOT-u, zarządzałem administracją, zarządzałem logistyką, zarządzałem nieruchomościami, kupowałem wszystko poza samolotami. No, ale dostał pan propozycję nie do odrzucenia. I nagle okazuje się kękuś niepoczytalny. W tym czasie też. To mi się przypomina z Ojca Chrzestnego, że wyślemy mu propozycję nie do odrzucenia. Tak. I tutaj nagle jest taka sama, tylko być może nie jest to śmierć fizyczna, tylko śmierć cywilna. Tak, ekonomiczna. Tak. Jasne, że tak. Pan jako człowiek nie jest w stanie już egzystować normalnie, zarabiać. Mało tego, pan się nie może już starać o intratę posady, mając taki bagaż doświadczeń i takie wykształcenie. Panie redaktorze, intratne. Wtedy, gdy byłem jeszcze na rynku pracy, cały czas aktywny, nie było, no gdybym powiedział miesiąca, to bym pewno przesadził, ale powiedzmy 5-6 razy w roku dzwonili do mnie headhunterzy, przedstawiciele firm świadczący usługi z zakresu doradztwa personalnego, oferując mi różne bardzo wysokie stanowiska. Wybierałem, przebierałem. Od wielu lat jestem zarejestrowany w Grodzkim Urzędzie Pracy. Nie ma szans, żeby mnie ktokolwiek zatrudnił. No, skazany, oskarżony, podejrzewany. No powiedzmy tak, panie Zbigniewie, tłumaczy pan swoje dokumenty, wyjeżdża pan za granicę, renomowana firma pana zatrudnia, tak? I co się dzieje? Dzieje się tutaj, że oni w dalszym ciągu prowadzą śledztwo, dochodzenia i nagle pan w biurze pan jest aresztowany, ta wielka firma, przecież to jest działanie na szkodę już tej oczywiście firmy. Oczywiście wizerunku. Wizerunku i tak dalej. I pakują pana do samolotu, proszę pana, tego okupacyjnego, który wozi Polaków tutaj za błahe przestępstwa nawet. I mu opowiada na zachodzie, przecież już policjanci na zachodzie już mają dość tych łapanek ze kogoś, kto nie zapłacił alimentów. Przecież kto nie zapłacił jakiejś tam drobnej grzywny, czy jakiejś tej... Po prostu jesteście już śmieszni.
kochana władzo. Jesteście okrutni. I okrutni wobec Polaków, no, którzy musieli wyjechać z tego kraju i zarabiać uczciwie na życie. Wie pan, że na Zachodzie są takie, że za drobne wykroczenia, nawet jak pan jest skazany na karę więzienia, jeżeli pan przez 3 lata nie popełni przestępstwa, ale pana nie złapią nigdzie, to panu to przestępstwo po prostu przepada, bo wychodzi się z założenia, że to ten przestępca już się zresocjalizował. A tutaj okazuje się, że no, bo po kilku latach, tak jak pan, 10 lat, dłużej niż za morderstwo jest się ścigany. Panie redaktorze, tutaj jest dużo, dużo gorzej, bo tutaj jest tak, że nawet jeśli pan udowodni tym bardzo często mściwym tumanom, tak, którzy jak w przypadku Zola nie zna nawet tego, co sam pisze od wielu lat w komentarzu do kodeksu karnego wydawanym pod, w kolejnych edycjach pod jego redakcją naukową, to wtedy, żeby się pana pozbyć, żeby pana zniszczyć, żeby wszystkim, których działania pan kontestuje, ich sympatia.